dzięki, że przyszliście do politycznej szafy. Będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek do końca roku. Dlaczego powiem na koniec, żeby tak spuentować po części wybory samorządowe, które się zbliżają. Ale nie przedłużajmy, pierwsze pytanie. Na stronie Polskiej Partii Piratów znalazłem tak naprawdę chyba sprzeczny punkt z tym, co głosi KNP. Czyli wy chcecie rozporządzić, napisać nowy traktat Unii Europejskiej i zwiększyć rolę demokracji właśnie w tych strukturach, a wy chcecie po prostu ją zlikwidować. No. To jak w jaki sposób można zwiększyć rolę demokracji w Unii Europejskiej i czy to jest potrzebne w ogóle dzisiaj? Jasne, okej. Okay. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że system, który mamy teraz z demokracją, już ma niewiele wspólnego, bo obywatele nie mają wpływu na władzę. Mają ten wpływ raz na 4 lata, że pójdą sobie, zagłosują, ale ostatnie wybory uzupełniające do Senatu przy frekwencji 6-7% pokazały, że tak naprawdę ludzie już nawet nie chcą z tego u nas korzystać. Jak popatrzymy na frekwencję historyczną, chociażby w wyborach do Europarlamentu, gdzie nawet 1/5 ludzi nie idzie głosować i wszystkie sondaże, w których pomijana jest inna partia ilościowo, jest zaznaczona tylko procentowo, pokazuje, że demokracji nie mamy. Tak naprawdę rządzą jakieś elity, które uda się gdzieś wejść do władzy i tak już zostają, bo tak sobie ustawiają system, że nowym, małym partiom jest ciężko wejść. No, KNP tutaj jest przykładem próby dojścia do władzy polityków z tego ugrupowania zajęły dobre 20 lat. My jesteśmy młodą partią, która powstała niedawno w Europie czy w świecie. Udało się gdzieś tam już zdobyć spore poparcie, no a w Polsce jest ciężko, bo mamy taki system polityczny. A demokrację chcemy zmienić w ten sposób, żeby władza wróciła bardziej do ludzi. Naszym ideałem jest to, żeby partie polityczne przestały być w ogóle potrzebne. To w takim razie, jak tej demokracji podobno według Polskiej Partii Piratów nie ma w Unii Europejskiej, to chyba dobrze, to powinno cieszyć. Może koalicję jakąś zawrzecie. Znaczy akurat właśnie to, co powiedział tutaj przedstawiciel Partii Piratów, jest tym, co kongresowi prawicy, co młodych działaczy od tej demokracji właśnie odstręcza. To, że demokracja tak naprawdę w tej formie powoduje wzrost właśnie roli elit politycznych, elit, które same gwarantują sobie finansowanie na przykład partii politycznych, no i przez to tak naprawdę stają się zamkniętym systemem, do którego nikt inny się nie może dostać. Ta demokracja w tej formie powoduje właśnie to, że tak naprawdę ludzie pozornie są w stanie cokolwiek zmienić, a tak naprawdę, jak to powiedział redaktor Kraśko w rozmowie z naszym prezesem, demokracja polega na tym, że może pan sobie wybrać PiS, PO, Platformę, PiS, PO, PSL albo SLD. No i właśnie na tym polega demokracja w Polsce. My się z tym nie zgadzamy, bo taka forma demokracji powoduje, że nie ma szansy na realne przemiany. Tak samo te pieniądze, które przeznaczane są na partie, sprzeciwiamy się takiemu finansowaniu partii z budżetu państwa, bo to jest naturalne, że władza będzie finansować siebie i będzie starać się po prostu tej władzy nie utracić. I to akurat myślę, że jest diagnoza, w której się zgodzimy, że absolutnie ta forma demokracji nie jest gwarancją wolności. A ja jako przedstawiciel Nowej Prawicy jestem za tym, żeby, nieważne jaki system polityczny panował, ważne, żeby gwarantował wolność, bo to jest jedno z trzech naszych sztandarowych haseł. No monarchia najlepiej, według waszego prezesa. Według prezesa, ale wśród nas są republikanie, tak jak poseł Przemysław Wipler. Są ludzie, którzy są za demokracją bardziej bezpośrednią. Był tutaj ostatnio przedstawiciel demokracji bezpośredniej, no Jacek Wilk, to strasznie został zhejtowany w tym internecie. Bo uważaj, co mówisz. Tak, ale są oczywiście różni ludzie o różnych poglądach. Są monarchiści, są ludzie, którzy dążą do tego, żeby była po prostu władza bardziej skupiona w jednym ręku, ale nasza partia po pierwsze jest za rządami prawa. Za tym, żeby nie rządziły elity, które rządzą się swoimi prawami, które są w stanie mówić o dealach między prokuratorem a władzą i są w stanie być bezkarne, bo po prostu prokuratura jest zależna od władzy. My jesteśmy za tym, żeby rządziło prawo, żeby były rządy prawa. System jest drugorzędny. Jeśli to będzie monarchia, to będzie dobrze funkcjonować. To będzie się nam żyć zdecydowanie lepiej niż w tej sterowanej demokracji, która nie tak naprawdę zdecydowanie zależy, czy będzie wolność, bo to jest gwarantem. W monarchii nie ma wolności. Jest konstytucja, jeśli jest prawo przestrzegane, to jest wolność. I w monarchii konstytucyjnej francuskiej kiedykolwiek była wolność dla wszystkich obywateli? Zależy w jakim systemie, to zależy, czy to jest przestrzegane. W Niemczech, kiedy jeszcze panował król, kiedy panował w Prusach król, to mówiono, że nawet najmniejszy obywatel może pozwać
pozwać króla pruskiego przed sąd i tak naprawdę... Ale to już kwestia nomenklatury, bo wtedy obywatele to było 20% społeczeństwa. No nie, to było, nawet jest taka bardzo ciekawa... Bardzo ciekawa jest przypowieść, jak właśnie jeden z tam biedaków wiejskich miał taki zatarg z królem i powiedział, bo król chciał sobie kupić, żeby młyn mu nie przeszkadzał, bo młyn mu hałasował, i powiedział, no albo mi to sprzedasz, albo ja cię wywłaszczam. Mówi, o nie, są jeszcze sądy w Berlinie, ja się będę tam odwoływał. To jest taka ciekawa historyjka właśnie, którą znalazłem w podręczniku do licealnym do historii. I myślę, że ona dobrze obrazuje to, jak powinno funkcjonować nowoczesne państwo. Państwo, gdzie panuje wolność, gdzie panują rządy prawa i system jest rzeczą drugorzędną. Postawmy trzy kropki tutaj o funkcjonowaniu państwa i jeszcze chciałbym taki zatarcie światopoglądowe, które znalazłem na stronie Polskiej Partii Piratów, ale też nie wiem, jak do tego się odnosi tak naprawdę Kongres Nowej Prawicy, bo nie znalazłem jeszcze tych informacji. Chodzi mi o dostęp do internetu i wy sądzicie, jako Polska Partia Piratów, że nie powinno być żadnych granic. Żadnych? Nie do końca żadnych granic. W programie jest wpisane, przepraszam, że żadnych granic nie powinno być. Chodzi o granice państwowe, których nie powinno być w internecie, bo internet jest siecią globalną. Nasze życie, nasz świat zmienił się od kiedy elektronika i internet są powszechne. O granice chodzi między innymi o to. Kiedyś jak oglądaliśmy film, ciężko było pogadać z ludźmi ze Stanów czy z zagranicy o tych samych filmach, bo te filmy do nas przychodziły 2 lata później. Teraz jest tak samo, chociaż możliwości technologiczne się zmieniły. A my chcemy, żeby tych granic nie było, żeby czas i przestrzeń były wspólne dla wszystkich. I to jest taka podstawa funkcjonowania społeczeństwa, żeby to wszystko było wspólne. A czy żadnych granic? Nie jesteśmy. Jesteśmy partią piratów, ale piractwo jest źle rozumiane. My nie jesteśmy za tym, żeby wszystko było za darmo, tylko żeby korzystały na tym właściwe osoby, czyli odbiorcy i twórcy. No okej, apliki na przykład z takich storrent, już się wydają, chciałem na te powiedzieć, z takiej strony można ściągać legalnie według was, powinno się ściągać legalnie? Ściągać można legalnie. I od zawsze można legalnie, dopóki nie teoretycznie, czerpie, dopóki ktoś dopóki się nie przyczepi. Dopóki nie czerpie się z tego korzyści majątkowe. Tak. Nie robi się tego komercyjnie. Tak samo jak przez bardzo długi czas biblioteki twierdziły, że zgodne z prawem jest kopiowanie tylko 20 stron danej książki czy kilku procent, a na własny użytek możemy sobie tą książkę skopiować, tak jak mamy chorą sytuację z różnymi plikami, bo jeśli ja kupię płytę, mogę ją pożyczyć swojemu bratu, mogę ją pożyczyć siostrze, pożyczyć znajomym, a jeśli ściągnę MP3, które są chronione tymi systemami, które są teraz wprowadzone wszelkiego rodzaju DRM-ami, nie mogę już ich udostępnić znajomym. Tak naprawdę to, kiedy najbardziej się temu przeciwstawiliśmy, akta spowodowałaby to, że gdybym ja kupił takie MP3 i puścił je w domu swojej rodzinie, to już byłoby nielegalne i my z takimi rzeczami przede wszystkim walczymy. Chcemy, żeby ta kultura i wiedza, bo to jest podstawą naszego społeczeństwa, kultura, wiedza, to wszystko, co mamy teraz, wynika z tego, że przez ileś setek tysięcy lat to było darmowe i my mogliśmy się uczyć. To, że my skończyliśmy uniwersytety, to, że mamy książki, to, że mamy elektronikę, nie jest dzięki temu, że to było wykupione, opatentowane. Problem patentów medycznych to tak samo problem nauki, wiedzy, gdzie wszystko firmy starają się patentować po to, żeby zagwarantować sobie zyski, ale ograniczyć naukę, tak jak to robił Kościół w XIV-XV wieku, ograniczał naukę tylko po to, żeby... Myślę, że dalej to robi czasami, albo nawet bardzo często. Nie tylko Kościół, duże to jest pełna zgody. Dobra, teraz ja nie wiem, czy sobie sam nie odpowiedziałem na pytanie, tak naprawdę zdając je wcześniej, bo Korbi mówi, że człowiek powinien dbać o siebie sam, państwo nie powinno wchodzić w interakcję człowieka i tak dalej, w jego czynności, które robi. To pewnie tutaj tak samo jest, no, człowiek robi na własną odpowiedzialność. Oczywiście, że robi na własną odpowiedzialność. My też byliśmy przeciwko ACTA, ja byłem przeciwko ACTA, ja demonstrowałem i tutaj myślę, że w tej materii na pewno między nami panuje zgoda. To była próba ograniczenia takiej elementarnej wolności, bo to nie była tylko próba ograniczenia takiej wolności od do, to po prostu chodziło też o to, że ja nie będę w stanie rozporządzać rzeczą, którą sam zakupiłem. I to jest też właśnie naruszenie tego prawa własności, które na przykład ja będę święcie bronił zawsze. Ale kwestia w ogóle wolności w internecie, no jest kwestią, która jest bardzo niewygodna dla rządzących. Taka partia jak Kongres Nowej Prawicy zyskała wyłącznie na tym, że ten internet pozwala jeszcze na publikowanie tego, co jest niewygodne dla władzy. Oczywiście Facebook często cenzuruje różne takie niepoprawne politycznie teksty, obrazki, ale tak czy inaczej to jest duża tuba propagandowa, to jest duża platforma, na której można robić skuteczną politykę i w tej chwili coraz bardziej docenia się rolę w ogóle internetu w kampanii.
czy w prowadzeniu polityki. I myślę, że jest rzeczą naturalną, że rządzący będą chcieli to ograniczyć, bo wiadomo, że taka konkurencja, gdzie można prowadzić tak naprawdę działalność za darmo, jest bardzo niewygodna. No, przykładem Kongres Nowej Prawicy, który dzięki pomimo nieprzychylności mediów, dzięki właśnie internetowi zdobywa 7% w wyborach do Parlamentu Europejskiego przy wydatkach kampanijnych po prostu bardzo niskich. Dzięki dotacjom członków, ale teraz słyszę, że prezes będzie sprzedawał muszki. Tak, są muszki. Właśnie teraz niedawno trafiły... Czy sprzedawał, czy rozdawał? Już sprzedawał. Sprzedawał. Chyba 40 zł za sztukę. Nie wiem, czy to prezes, ale widziałem taką reklamę wczoraj na profilu. Ja myślę, że teraz też będzie czerpał korzyści ze środków unijnych, co też moim zdaniem jest taką trochę sprzecznością, bo chce zlikwidować Unię, a tak naprawdę korzysta z tych pieniędzy, które idą z naszych podatków. Ale niestety kwestia jest taka, ja to zawsze powtarzałem, że zdecydowanie więcej człowiek jako przedsiębiorca, Korwin też dużo pracował, dużo więcej wydał w podatkach niż to, co sobie odbierze. I tak naprawdę jedyną formą prowadzenia skutecznej polityki w tym systemie jest po prostu odnalezienie się w nim i przejmowanie go oddolnie. Jeśli odrzucimy te pieniądze, no to będziemy idealistami, będziemy może takimi osobami według postronnych czystymi, które nigdy się nie zbrukały tymi pieniędzmi brukselskimi, ale według mnie byłoby to po prostu głupotą, dlatego że nie jesteśmy w stanie konkurować z innymi dużymi podmiotami politycznymi, nie przyjmując tych pieniędzy, które tak naprawdę są też nam odbierane, bo wśród nas są przedsiębiorcy, którzy płacą na to. Jesteśmy w stanie konkurować, ale oddolnie. Tak jak powiedziałeś, oddolnie to nie znaczy dostać się do władzy i próbować to zmienić tam z góry, tylko oddolnie przez edukację. To wiadomo, zajmie dużo więcej czasu, bo tak naprawdę musimy zmienić społeczeństwo. Bo to, że ludzie nie idą głosować, to nie jest też wina polityków, tylko to jest wina ludzi, którym w dużej mierze się nie chciało. My w Polsce od 1989 roku nigdy nie mieliśmy frekwencji powyżej 55%. To prawda, ale to też warto się nad tym zastanowić, że dlaczego ludzie nie chcą głosować i to jest kwestia, którą ja jako członek Kongresu Nowej Prawicy chętnie poruszam. Dlaczego nie wprowadzić głosowania przez internet? O, i to wtedy będziecie mieli 100% w wyborach, prawie. Albo 101, jak w Korei Północnej. My na pewno też byśmy na tym skorzystali i my do tego dążymy. Właśnie o tym mówiłem, że internet stał się częścią życia. To nie jest tak, że coś tam gdzieś daleko jest wirtualnie, że mamy dwie wolności, wolność tą rzeczywistą i wolność w internecie. To wszystko powinno być wspólne, a teraz często próbuje się wprowadzać inne prawa dla wolności, która jest w świecie realnym, a inna w internecie. Inne prawa dla własności samochodu, ale już inne prawa dla własności książki, czy tekstu tej książki, albo tekstu, nie wiem, z bloga, czy filmu. Znaczy, z tymi tekstami właśnie, z tym wszystkim jest taki problem, że tak naprawdę na tym robią biznes instytucje, które są sterowane przez państwa, tak jak strzegące praw autorskich, nie jest to na zasadach wolnorynkowych, tak jak na przykład patent technologiczny samochodu Volkswagen. To jest zupełnie inaczej robione i tak naprawdę pytanie, kto na tym odnosi korzyści, bo na pewno nie konsument, na pewno nie twórca. I właśnie myślę, że tutaj powinniśmy rozwiązać ten problem, żeby zarówno konsument mógł kupić tanie produkty, które nie będzie miał potrzeby wtedy szukania na siły tanich rozwiązań, darmowych rozwiązań. To jest kwestia właśnie podatkowa. Państwo powinno odczepić się, mówiąc brutalnie, od tej twórczości, po prostu dać jej wymiar bardziej wolny, no i wszystko się zgadza. I teraz w dwóch, trzech zdaniach poprosimy Was, będziemy kończyć powoli, ale zanim jeszcze, to jeszcze zawsze jest turecki system, można wprowadzić kary za niegłosowanie, co dla mnie jest, no w Polsce by się nie przyjęło. Albo szwajcarski. Bardzo. Albo szwajcarski, podobnie jest. Gdzie w Szwajcarii za niewzięcie udziału w wyborach najniższa kara to 500 euro. Może dla Szwajcarów nie jest to zbyt duża kara, aczkolwiek każdego zaboli, no a kary nawet wielkości 500 zł w Polsce mogłyby to zmienić, tylko że to wtedy też kłóci się z demokracją i z wolnością, bo mówimy, że masz pójść i zagłosować, a chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest ich obowiązek, tylko że to jest ich przywilej i że oni mogą pójść i pójdą i zagłosują. Okej, a to, że zagłosują w najbliższych wyborach samorządowych. Wy mówicie, że startujecie. Waszą fotkę też widziałem bardzo ładną z Twoim ruchem i z kimś tam jeszcze, już nie pamiętam, kto tam był, Platforma Obywatelska chyba. Czy będzie jakaś koalicja, czy można się ponad podziałami w wyborach samorządowych przynajmniej dogadać? Pan poruszył temat bardzo ciekawego zdjęcia, które po prostu powstało w grupie kolegów. W dwóch, trzech zdaniach bym mógł prosić. Tak, po programie, w którym razem występowaliśmy, ale nie będzie żadnej koalicji raczej, przynajmniej na poziomie globalnym. Na pewno ze sejmików startujemy sami jako Kongres Nowej Prawicy. I tak samo staramy się dorać dzielnic, mamy tutaj sformułowane koła dzielnicowe. No i myślę, że te wybory samorządowe pozwolą nam wprowadzić kilku radnych i po prostu przebić się na stałe do tej polityki.
Polska partii. My jesteśmy bardzo małą partią, dużo mniejszą w tym momencie niż Kongres Nowej Prawicy, także Polska Partia Piratów wystawi swoich kandydatów w kilku dużych miastach. Jeśli chodzi o koalicję, wybory samorządowe są o tyle specyficzne, że tam nie ma globalnych koalicji, bo nie są potrzebne, bo łatwo zbiera się te podpisy. I co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, to są najważniejsze wybory w kraju, właśnie samorządowe. Bo dają największą władzę i najwięcej można zrobić, tylko że muszą być właściwi ludzie, którzy będą u tej władzy i tam już nie ma podziałów, bo tak naprawdę tam nie ma tak dużych podziałów. Nawet ludzie z przeciwnych opcji, oni wiedzą, co będzie dobre dla ich miasta, bo nie potrzebują torować sobie drogi gdzieś do jakichś szczebli ministerialnych i tak dalej, bo wiedzą, że chcą dobrych rzeczy tylko dla miasta, dzielnicy, województwa i tyle. Także to te wybory są dużo ważniejsze niż choćby wybory do Europarlamentu, czy wybory, które będą w przyszłym roku. Bardzo idealistyczne podejście, no, ale niestety w tej chwili, tak jak patrzę na te komitety lokalne, to bardziej jak patrzę na historię różnych ludzi, to oni bardziej nie patrzą już na opcje polityczne, tylko patrzą na to, gdzie będą w stanie zdobyć mandat. I tak to często wygląda. Byli w samoobronie, byli w SLD, teraz chcą iść do Kongresu Nowej Prawicy. Ja też mam takie sytuacje, bo tworzę te listy. Więc niestety ten system opisany to właśnie by był idealny, że ludzie by rzeczywiście szli, żeby coś zmienić, a niestety teraz to jeszcze tak nie funkcjonuje. Dlatego my poszliśmy w to, że nie przyjmujemy ludzi, którzy byli w innych partiach, bo my nie szukamy karierowiczów, którzy chcą gdzieś tylko wskoczyć, tylko ludzi, którzy rzeczywiście chcą działać. Przez to jesteśmy mniejszą partią i ciężej nam się przebić, ale wiemy, że to, co robimy, jest właściwe, bo łatwo się przebić, wykorzystując nazwiska. Wiadomo, można dogadać się z paroma znanymi osobami i zdobyć głosy, tylko że to nie zmieni rzeczywistości. Może z protestów wystawiać takie platformy, można. Robiły. Ale na szczęście spotykało z odpowiednią reakcją wyborców i... Dobra, chłopaki, panowie, dziękuję, że odwiedziliście przyszłą szafę. Ja tak powiedziałem, że będzie ostatni odcinek do końca roku, bo sam dostałem propozycję startu w wyborach samorządowych, ale na razie nie będę jej ujawniał, bo muszę mieć stuprocentową pewność, że jednak... Samorządowy w Warszawie, tak. I nawet tutaj na Śródmieście. Może będziemy mieli okazję konkurować. Debatować, bardzo chętnie. Albo debatować, więc... No, myślę, że jeszcze nie raz porozmawiamy. Ja też tak uważam. Pewnie, dobra, warto, dzięki wielkie. Warto. Nie, jak ja byłem Wyszorski. Dzięki.